Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ ja nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Przyjście Jezusa ujawniło podział ludzkości na tych, którzy zbliżają się do światła i na tych, którzy z powodu złych uczynków wolą przebywać w ciemności. Człowiek chodzący w ciemności uległ zgorszeniu, zszedł z właściwej drogi. Przyjęcie światłości oznacza powrót na drogę Jezusa. To Jezus jako światłość oświecająca człowieka doprowadza do ujawnienia się w człowieku tego, kim on naprawdę jest w swoim wnętrzu. Jezus pokazuje nam, kim my jesteśmy, gdy się do Niego zbliżamy. Chodzić za Jezusem, chodzić z Nim, to chodzić w świetle. To jest styl życia, to jest sposób myślenia, to są relacje, które otrzymujemy z innymi, ich jakość, ich głębia. Światło emanujące z człowieka pociąga do Boga. My chętnie idziemy w stronę światła, podobnie jak chętnie idziemy w stronę świadka, tego, który mówi nam o naszym Bogu. Dobrze się czujemy przy kimś, kto wie, skąd przychodzi i dokąd zdąża. Ze świadka emanuje na nas nadzieja. My spodziewamy się nie tego, co człowiek może dać, lecz to, że przyjmiemy i przeżyjemy wartości wskazujące na to, kim on jest. My szukamy w drugim wartości. Jeśli go w nich nie ma, to się oddalamy. Jesteśmy rozczarowani, ale też poszukujemy dalej. Żydzi nie poznali Jezusa, ponieważ nie poznali Jego Ojca. Drogą prowadzącą do bycia świadkiem Boga jest Jego poznanie. I właśnie z Nim łączy się przeżywanie Boga, czyli doświadczanie miłości, uwielbienia, pełnienia Jego woli, wierności, pragnienie podobania się Jemu, słuchanie Go, czynienie tego wszystkiego, co się Bogu podoba. To jest szczęściem człowieka, to jest spełnieniem, to jest głębią, za którą on tęskni. Czynić to, co się Bogu podoba. Świadek to osoba przekonana do tego, o czym świadczy, zdolna do oddania życia za sprawy, o których daje świadectwo. Nauczyciele nauczają, a świadkowie pociągają. Pociągają nas do tego, co wyżej, co głębiej, co dalej. W świadkach wiary, jak zauważamy, jest coś nie z tej ziemi.
i przymknięci są tak wielką miłością, że nie lękają się utraty życia, ośmieszenia przez innych, pozbawienia tego, co doczesne. Oni się nie obawiają upokorzeń ze strony ludzi. Są zależni przez miłość od tego, o którym dają świadectwo. Zależność od Pana Boga czyni nas naprawdę ludźmi wolnymi. Zatem świadek to osoba doświadczająca zarówno wolności, jak i miłości, bo tam, gdzie jest wolność, tam jest miłość. Ten, kto kocha, jest wolny, on jest całkowicie otwarty na Boga. Jezus daje świadectwo, trwając w Ojcu, a Ojciec trwa w Nim. Ta siła wewnętrzna świadka ma swój początek we wspólnocie pragnień z tym, o którym daje świadectwo. Potrzeba dokonywać rachunku sumienia pod tym kątem, czy moje pragnienia zgadzają się z pragnieniami Jezusa.